Wielki był jednym z najzdolniejszych i najwytrwalszych dowódców powstańczych walczących na Lubelszczyźnie. Urodził się prawdopodobnie w 1818 roku w Międzyrzecu Podlaskim jako syn naczelnika Straży Tabacznej. Zaangażował się w ruch przedpowstańczy, został mianowany naczelnikiem Międzyrzeca, był w bliskich kontaktach z naczelnikiem cywilnym województwa podlaskiego Bronisławem Deskurem i komisarzem Komitetu Centralnego na województwo podlaskie Romanem Robińskim. Z racji swojej funkcji Karol Krysiński kontaktował się z zastępkami dawnych bojarów we wsiach Łuby, Uniew, Korzuszki. Odwiedził Kąkolewnicę i Drelów, agitował miejscowych chłopów do powstania, zakładał dziesiątki. Podczas powstania początkowo pełnił funkcje podoficerskie w oddziałach Romana Robińskiego i Walentego Lewandowskiego. Jednak już w marcu 1863 roku stanął na czele samodzielnego oddziału. Bez wykształcenia i wyszkolenia wojskowego szybko opanował sztukę dowodzenia tak, że z czasem zaczął się wyróżniać wśród innych dowódców. Umiejętnością prowadzenia walki przyścignął wielu byłych oficerów armii zaborczych walczących w szeregach powstańczych. O Krysińskim wspomniała z uznaniem praca powstańcza i galicyjska. Rząd Narodowy, uznając zasługi Krysińskiego, przyznaje mu kolejne stopnie oficerskie, by we wrześniu 1863 roku znaleźć stopień podpułkownika, który zachował do końca powstania. Krysiński działał na terenie trzech województw: lubelskiego, podlaskiego i grodzieńskiego. Toczył ponad 30 ważniejszych bitew i potyczek, m.in. pod Stalinem, Sobolewem, Paniwolą, Bruśliną, Żyżynem, Wrocławiczkami, Rostoszem i Malinówką. Pod dowództwem Karola Krysińskiego walczył jako młody chłopak, późniejszy znany pisarz Bolesław Prus. Branka, Branka, gdzie syn w domu? Gdzie dyna, gdzie brat drogi? Tam ich nocą ma wyłapać, Moskwa co do nogi. Tam ich postrzysł ma rekruty, dasz karabin ciężki w rękę i za Ural pod na sieroty, na śmierć i na mękę. Oni hańby tej doczeka, młodzież nasza kwiat narodu, prędzej z bronią pójdzie w lasy, broni swego rodu. Dym na ciężkie, krwawe boje, iść przed laty miał, to żegnając dziewczę moje, czarny krzyżyk dał. Rankiem modląc się do Boga, za mnie pacierz zmów, a choć ostre miecze wroga, wrócę z Boga. Tylko stój w mej szczerze Boga, proś, wiarą w przyszłość na swym łonie, czarny krzyżyk noś. Zaborcą. Pożegnajcie się ze swoimi bliskimi. Dla wielu było to ostatnie pożegnanie z żoną, narzeczoną lub dziećmi. Wielu nie wróciło już nigdy do rodzinnego domu. Wiedzieli, z jakim mocarzem przyjdzie im się zmierzyć. Imperium Carów było jednym z najsilniejszych państw ówczesnego świata. Miłość do ojczyzny, wiara w Boga i poczucie honoru nie pozwalały jednak zachować się inaczej. Trzeba było się bić, trzeba było walczyć. Możliwość poczucia się wolnym, choćby i przez chwilę głaśniejsze od lęku o własne życie. Odwagi dodał też fakt, że przecież wszystko na narodowej szali postawili przewodnicy ludu, szlachta oraz wielu duchownych. Na wrogu szło się wtedy z imieniem Bożym na ustach. Nadszedł tak bardzo pamiętny rok, 1863. Wpatrzy i wsłuchaj, oto Polska idzie. Żywce w męczeńskiej pogrzeba na trumnie i zmartwychwstanie królestwo dumnie, po bólach zbrodni, gwałtów, ohydzie, by jak o nogi z wielkopańskim gestem zająć swe miejsce i zawołać: jestem! W styczniu 1932 powstał naród w całym
pokoju, jak szeroki drugi, lud wypędzać chciał skala swej rodzinnej ziemi. Niech ojczyzny nam nie kala przez mongolskie plemię. Zastawione zostają warty, szczególnie w drugiej połowie powstania. Powstańcy musieli dbać o własne bezpieczeństwo. Po polskich sukcesach odnoszonych na początku 1863 roku i zepchnięciu wojsk carskich do dużych garnizonów rozlokowanych w większych miastach przyszedł następny czas przyjęcia inicjatywy wojny przez Rosjan. Rok 63, gdy garść Polaków pełną męstwa mocy, silna nie liczbą, ale wolą ducha, chciała powalić olbrzyma pomocy, zerwać kardany niewoli łańcucha. Śnieżył się styczeń, poszli niepołomni przestrogi oblicze, poszli by walczyć niegoleni i nieprości. Życie było, że przy budowie dzieła, które się zwało wskrzeszenie wolności i krzyknąć światu, Polska nie zginęła! Lasy i skrój. Którzy dzięki temu stali się pełnoprawnymi gospodarzami. Mimo klęski wzmocnione zostało poczucie narodowej solidarności wśród Polaków, w tym także na ziemiach utraconych przed wiekami. Mój kraj szczęśliwy, wyżej ręce, piękny, prawdziwy. Ludzie uczynni, w sercach niewinni, mój kraj szczęśliwy. Ja to mam szczęście, że w tym momencie
żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą.